7 grudnia rozpoczęły się znane w Cieszynie rekolekcje z kawą w tle. Ksiądz biskup doktor habilitowany Michał Janocha wygłosił wykład pod tytułem Chrześcijaństwo jako paradoks. Rekolekcje zakończą się 10 grudnia mszą świętą w kościele Świętej Trójcy w Cieszynie. Chciałbym mówić o doświadczeniu wiary i Pana Boga jako o paradoksie, czyli zderzeniu przeciwieństw. Niedługo będą kolędy i będziemy śpiewać Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje. Ta kolęda jest zbudowana z paradoksów. I wydaje mi się, że tajemnicy Pana Boga nie da się wyrazić inaczej jak za pomocą paradoksów. Bo kiedy z tego rezygnujemy, to się wszystko spłyca i upraszcza. Paradoks jest w stanie dotknąć tajemnicy. To chyba najkrócej. Ja przez Cieszyn od dziecka przejeżdżałem, jadąc do Czechosłowacji z rodzicami na wakacje gdzieś tam do Bułgarii, ale nigdy się tu nie zatrzymywałem, poza granicą, która tutaj dawniej była na moście z tymi kolejkami samochodów lat 60., 70. Natomiast pierwszy raz jestem w Cieszynie jako mieście. Znam jego historię, zdążyłem przejść po tej pięknej starówce, dzisiaj takiej ośnieżonej, bajkowej zupełnie, zajrzeć do paru kościołów katolickich, protestanckiego. No i jestem urzeczony miastem, które znałem jako historyk sztuki z zabytków, ale nigdy ich nie widziałem w oryginale, a to zupełnie inaczej przemawia. Rekolekcje z kawą w tle są dla mnie nowością. Miejsce jest zresztą bardzo fajne i myślę, że to jest dobry pomysł, ale to pewnie będę mógł powiedzieć dopiero po zakończeniu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.